Szkoła podstawowa w Trzęśniewie to kolejny przykład z terenu naszej gminy na gospodarność i operatywność. O inwestycjach, jakie przeprowadzono w ostatnim czasie w szkole, opowie nam dyrektor obiektu, pani Katarzyna Czartek. W minionym półroczu roku szkolnego 2021-2022 przeprowadziliśmy kilka drobnych remontów. Dla nas to nie tylko drobne, bo bardzo znaczące, ponieważ potrzebna jest nam bardzo pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia techniczna i właśnie do tych dwóch klas należało przeprowadzić, doprowadzić wodę i wykonać odpływ. Pracownia techniczna dopiero się tworzy, ponieważ pieniążki, które otrzymaliśmy z projektu z Ministerstwa Edukacji i spłynęły, zamówienie też zostało dokonane. Czekamy na wszystkie produkty, które pomału do nas dochodzą. Urządzimy tą pracownię techniczną. No i w związku z tym była potrzebna woda, tak? Musieliśmy stworzyć zlewo zmywak właśnie w pracowni technicznej, natomiast umywalkę w pracowni fizyczno-chemicznej. W związku z tym musiało zostać zamontowane dodatkowe szambo z drugiej części budynku. Nie byłoby to możliwe, jeżeli nie pomógłby nam pan Jacek Cichy, jeden z rodziców, tata Mariki i Mai. Swoją koparką umieścił 1000-litrowe szambo w ziemi. Również podczas ferii zimowych zostały położone płytki do piwnicy na schodach. A dlaczego akurat do piwnicy? Ponieważ w piwnicy w ubiegłym roku szkolnym zostało zaadoptowane pomieszczenie na harcówkę dla harcerzy i dla bezpieczeństwa konieczne było założenie płytek i poręczy przy ścianie. Wszystkie prace zostały wykonane we własnym zakresie, ponieważ nie zatrudnialiśmy żadnej firmy zewnętrznej. Wykonał je pan Józef, pracownik nasz gospodarczy, który wszystko potrafi wykonać, jest tak zwaną złotą rączką, a rzeczy, których nie mogliśmy sami wykonać, poprosiliśmy o nie rodziców, którzy chętnie pomagają. Są tacy rodzice, którzy naprawdę bardzo chętnie pomagają, oferują swoją pomoc. Również w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach od strony boiska zostanie taras wyłożony kostką brukową. Ta kostka została już zakupiona, a usługa zostanie wykonana również przez pana Cichego, który zrobi wszystkie prace nieodpłatnie. I tak pomagają nasi rodzice, tak pomagają nasi pracownicy, że niewielkimi kosztami jesteśmy w stanie zorganizować pracę szkoły. Dzięki temu dzieci mogą realizować swoje pasje, zainteresowania, nauczyciele realizują podstawę programową i realizują wszystkie zamierzone cele. Jak widzimy w szkole podstawowej w Trzęśniewie dużo się dzieje. Olbrzymie podziękowania dla pani dyrektor, dla całego zespołu nauczycieli, dla wszystkich rodziców za to, co uczynili do tej pory dla szkoły, no i przede wszystkim sponsorów, którzy systematycznie i w sposób odpowiedni wspierają tą szkołę. Cieszę się niezmiernie, że takie zaangażowanie jest tutaj na terenie tej szkoły. Sami, jako gmina, nie dali rady, byśmy po prostu ponieść tego całego ciężaru. Dlatego z całego serca dziękuję za tą pracę, za to, że ci ludzie, sponsorzy wiedzą po prostu, czego brakuje szkołom i w jaki sposób im pomóc.